Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy lekki deser z truskawkami na jogurtach greckich i biszkoptach. Coś pysznego, mało słodkie i orzeźwiające. Po prostu pycha. Idealne na upały. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od rozpuszczenia jednej galaretki truskawkowej w 500 ml wrzątku. Na to będziemy czekać najdłużej, więc musimy to zrobić najpierw. Zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Galaretka nam stygnie, a my przygotujemy sobie spód z biszkoptów. Mam biszkopty takie do tiramisu, jedno opakowanie. I ciepłe mleko, 100 ml. Moczę biszkopty i układam jeden obok drugiego. Układam w pojemniku o wielkości 20 cm na 27. Teraz masa jogurtowa. Dwa duże jogurty greckie, każdy po 400 g. Przekładam sobie do miski. Dodaję jedno opakowanie serka mascarpone, to jest 250 g. Dodaję do smaku miód, 2-3 łyżki, w zależności jak słodki deser chcecie uzyskać. Ja dałam takie czubate, więc dwie w zupełności wystarczą. Dodaję również nasiona chia, około 5 łyżek. Mieszam wszystko trzepaczką i odstawiam na kilka minut. Teraz żelatyna. Do szklanki daję 2 łyżeczki żelatyny. Zalewam ją odrobiną zimnej wody. Mieszam i zostawiam na kilka minut, żeby napęczniała. Po około 5 minutach jest już sztywna, więc możemy ją rozpuścić. Ja zazwyczaj robię to w mikrofalówce. Tą ilość wystarczy na 15-20 sekund wstawić do mikrofalówki. Jeśli jednak nie macie mikrofali, możecie ją spokojnie rozpuścić w rondelku, ale to dosłownie będzie trwało kilka sekund. Moja żelatyna jest rozpuszczona, jest gorąca. Odstawię ją dosłownie na chwilę, a moją masę przemieszam jeszcze raz. Żelatyna jest jeszcze gorąca, ale już nie jest wrzątek, po dosłownie minutce czy dwóch. Możemy do niej dodawać 2 łyżki masy, żeby ją zahartować. Mieszamy i po wymieszaniu dodajemy z powrotem do pozostałej masy. Energicznie mieszając. Masę przelewamy na herbatniki. Wygładzamy i wstawiamy do lodówki, żeby stężała na około 30-40 minut. Po tym czasie jest już sztywna, więc możemy układać na wierzchu kawałeczki truskawek. Ja układam całkiem sporo, bo lubię dosyć grubą warstwę galaretki. Szczególnie teraz, jeśli jest sezon na nie. Trzeba to wykorzystać. I gotowe. Teraz już tylko zalewamy zimną, lekko tężejącą galaretką i wstawiamy do lodówki, aż całkowicie stężeje. Po kilku godzinach ciasto jest gotowe do krojenia. Jeśli podobał Ci się mój przepis, to daj łapkę w górę, naciśnij subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zaglądnij na wcześniejsze moje filmy na playlistach. Nazbierało się ich już ponad 500. Po więcej przepisów zajrzyjcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!